Dzień dobry, witam ciepło i przemile wszyscy moi oglądacze. Hop, ja sobie tylko buduję w kwadratowej oazie dzisiaj odcinek 150, rocznica, epizodyczny. I chciałbym wam powiedzieć, że zbliżamy się powoli wielkimi krokami do dnia 5000 w mojej serii kwadratowa oaza. Zakładamy na siebie sprzęty, te co zawsze, plecak do latania, plecak do nielatania. I teraz tak, pozdrowienia, to jeszcze bez tego, bez hełmu. Pozdrowienia znowu weszły, nie chcę teraz. Pozdrowienia znowu weszły na kanał. Więc jeśli, drogi widzu, chcesz być pozdrowiony na kolejnym odcinku epizodycznym z kwadratowej oazy, napisz taki komentarz, że chciałbyś być pozdrowiony. Dzisiaj pozdrawiam Olafa, pierwsze miejsce, Filu drugie miejsce, Mała trzecie miejsce. Absolutnie nie jest to przypadek, że akurat trzech moich moderatorów chciało być pozdrowionych. Ale czwarta osoba wybrałem sobie rzeczywiście z komentarza i jest to Mateusz Mazur. Pozdrawiam cię, Mateuszu. Mamy pozdrowienia za sobą. Kolejną rzecz, jaką ja robię w kwadratowej oazie, to dodaję wam diamenty. Jeszcze możemy wysikać expa. Pamiętajmy cały czas o tym, że tutaj jest taki duży zbiornik i jego trzeba zapełnić. Niestety, ale wam się, sorry, nie odwrócę do tyłu, bo tam coś zbudowałem i nie chciałbym wam na razie tego jeszcze pokazać w tej sekundzie. O, tak sobie polecimy do diamentów i dostawimy. Każdy subskrybujący dostaje jeden blok diamentowy w moim tutaj dużym bloku. W tym momencie 9070, teraz jest 9082 osoby subskrybujące, więc 12 raz, 2, 3 diamentów trzeba dorzucić. Po co mi ten chisel tu był? No, coraz większe się to robi, dobrze. Dobrze, raz, dwa, trzy. Nie będziemy tego liczyć, prawda? Może akurat nie w tym miejscu, tylko w tym. Zbijamy tabliczkę oczywiście. Lepiej to ręką zrobić, żeby czasem nie zepsuć sobie całej konstrukcji i wpisujemy 9082. Tyle was jest, bardzo wam serdecznie dzięki. Drogi widzu, jeśli chcesz zostać subskrybentem, wciśnij se przycisk subskrybuj. Haha, takie to proste. Opowiedziałem o pozdrowieniach, opowiedziałem o diamentach, teraz jeszcze, że to jest 150 odcinek i powiedzieć o tych dniach, to powiedziałem wam. I teraz fanart od Białej Niedźwiedzicy. Moi drodzy, tak jak powiedziałem na którymś poprzednim odcinku, fanarty możecie mi rysować i wysyłać na mojego maila. Podam wam maila w opisie. Oczywiście sprytny sobie znajdzie maila. Ale żeby mieć fanarta, to musiałem zrobić parę rzeczy. Po pierwsze, musiałem customowy obrazek dodać do Minecrafta, taki jak tam moje koty na przykład. Po drugie, musimy mieć coś takiego jak painting canvas. Mam. Następnie muszę mieć takie coś, czyli oak painting frame. I posiadam. Tego chcę mieć 4. Raz, dwa, trzy, 4. I tego bym chciał mieć 4. Mamy takie. Teraz potrzebuję, pamiętam, że to było to chyba. To... Czy jeszcze coś? Tak, jeszcze coś, bo potrzebuję tego młotka mieć ze sobą. Młoteczka, pozdrawiam, jak oglądasz, nie oglądasz, ale wiesz. Kwadratowy autograf czeka. Pani Młoteczko. Następnie musimy wziąć obrazek po prostu, więc idziemy sobie tutaj. Tu mam ten painting pressa zrobionego, to znaczy to jest skanero-drukarko. Klikamy tutaj i paintinga canvasa dajemy tu. Obrazeczek customowy to ten jest. Wybieramy transfer i już mam go na tym obrazku. Bardzo dobrze, dziękuję bardzo. I potrzebuję teraz jeszcze... wiem co potrzebuję tam na dole, tego drewna konkretnie. I te słupkie. Słupkie. Mamy tego drewna. Raz, dwa, trzy, 4. Bo wiem, że to będzie kwadrat i słupeczki. Tylko gdzie je mam? Wiem, że ostatnio miałem je dodawać. Było ich więcej i coś teraz ich nie ma w ogóle. Dobra, a jak to się nazywa? Fence, może inaczej napiszmy, bo to jest po prostu trea. Tyry e. O, a jednak tych płotków było dużo. Raz, dwa. Wystarczą dwa. Hop i hop, ale jeszcze do tego mój kolega i koleżanko, cztery takie, raz, dwa, trzy, cztery. I już jest wszystko. Teraz idziemy do pokazania piwnicy. Ostatnio na live była budowana piwnica. Tutaj piwnica, no druga część jej. Tu jest separator elektrolityczny, który ma służyć do ładowania jetpacka, na którym ja się już nie posługuję. Gdzieś sobie to wybudujemy. Pomyślałem też, że zrobimy sobie zbrojownię. No i zobaczcie, tak umiem ruszać. Nie umiem tak ruszać? A umiem. Tak nie umiem. Kto tak ładnie rusza głową jak ja? Nauczyłem się. Więc... Więc co? Może B? Jeszcze raz? O. I B będzie zrobiona cała wielka zbrojownia. Gdyż po prostu ja wiem, że mam dosyć sporo różnych broni tutaj u siebie w kwadratowej oazie i chciałbym ją gdzieś móc wam pokazywać. Tu jest taka mała zrobiona gablotka i tak chciałem też, żeby tutaj była gablotka na coś. Tylko jeszcze nie wiem na co. To jest też do zmiany. O, próbowałem sobie tutaj coś uzyskać. Jakiegoś, no coś próbowałem uzyskać. No i tak średnio uzyskałem. A tam ciemno, bo tam moja piwnica. I wejdźmy sobie tak w moją piwnicę. Więc to chyba będzie inne, bo to mi nie pasuje to. Raczej drewnem. Dalej, tu jest jedno okno. To okno ma być właśnie takie, że ma być takie lekko wystające i nawet jeszcze trochę bardziej wystające. Wiecie, żeby takie było wrażenie, że to jest tak... No, wychodzące na zewnątrz, takie głębokie, no coś tam. Dobra, tutaj niestety musiałem takie coś zrobić, takie jakąś wariację, ponieważ tam jest kabel i jego się kompletnie nie da odłączyć. Dokładnie tutaj jest ten kabel, no. I no naprawdę nie można go odłączyć. Nie ma jak. To będzie widoczne, wszystko inne. Próbowałem na wiele różnych sposobów. No nie. A gdzie jest mój... Marble 1? Przepraszam, przecież ja go zbiłem przed chwilą. No i co? Aha. I gra mi zjadła jednego marbla po prostu, tak? Naprawdę? Gro? Komputerowa? Kochana, nie masz? Zniszczyłem sobie. No dobra. Tu będą postawione sprzęty od właśnie tego, czyli Immersive Engineers. Tu jest zrobiony. I chyba tutaj dalej drewnem będzie pociągnięte taki tarasik. Taki tarasik i on jest z tej strony. No ładnie to wygląda. Ale najważniejsze, że jest to funkcjonalne, gdyż na samym środku białe to winda. I po prostu lecimy do góry, do góry, do góry. Drugie piętro, pierwsze, załóżmy parter, pierwsze piętro piwnicy, drugie piętro piwnicy. Jest elegancko. Teraz tego fanarta. A główną rzeczą w odcinku zajmiemy się za chwilę. Tylko dobuduję do ułoża tego fanarta od Białej Niedźwiedzicy. Jest to ja sobie z kotem. To już chyba takie będzie zawsze, że Jasu to z kotem jest. Aha, poustawiałem parę ławeczek jeszcze, polatałem sobie po otoczeniu i parę ławek ustawiłem, żeby tak nie było pusto wszędzie, tylko żeby coś tam stało też. I geocentrum jest konkretnie tutaj wejście do geocentrum. Więc przejdziemy sobie przez geocentrum aż do, tylko że trzeba zejść na dół. W zasadzie niepotrzebnie tak tutaj tędy idę, no ale no chciałem wam pokazać, że też moje geocentrum no łączy się takim tutaj mosteczko przejściem, śmiesznym, fajnym, pięknym i jakże wybitnym do tego miejsca, czyli do miejsca fanartowego. Jeśli, drogi widzu, chcesz narysować fanarta, możesz. Baw się dobrze. I postawimy sobie... Najlepiej by było właśnie przy Białej Niedźwiedzicy to postawić. No właśnie tutaj. No właśnie tutaj gdzieś. I to będzie zrobione, że ta Biała Niedźwiedzica by była dalej tutaj może, co? Tędy się przejdzie? No, może to posunę potem trochę dalej. Na razie tutaj. Na razie tu. Na razie tu. Dobra, mamy to. Teraz trzeba zrobić tak, że pum, 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 pum. Teraz trzeba zrobić to. Żeby to było cieńsze. Teraz trzeba walnąć takiego tutaj ołka frame'a. Blom, 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 blom. Teraz jak już jestem, uwaga, będzie głośne trochę. Chyba, nie wiem jakie. No właśnie, jeszcze 3 razy. Dobra. I teraz układamy sobie tego paintinga tu. Teraz go robimy... Oła. I jest. I biała niedźwiedzica. Biała niedźwiedzica, te 3 obrazeczki. Ma piękne w kwadratowej, bardzo ładnie. Czy na pewno? Już nie pamiętam, ten na pewno. No ten też, już po stylu widzę trochę. Już ten powiem ci, że ten styl to się zmienił przez te 3 lata. No już jest trochę bardziej dojrzały, można powiedzieć. Ten styl, on... I widać, że się anime naoglądałaś troszeczkę. Po tych oczach. Bardzo ładny obrazek, bardzo ci dziękuję. Mała też widzimy oglądała anime. Tylko jakieś koreańskie chyba. Dobrze, teraz idziemy robić... Teraz idziemy robić coś, co chciałem zrobić. I teraz chciałem wam opowiedzieć, dlaczego ja to chciałem zrobić, dobrze? Bo teraz tak. Na live'ie był problem, gdyż Golem chciał się połączyć do mnie, Olaf Golem, żeby pomóc mi budować moje planszówki. No i jak poszliśmy budować te planszówki, to Golema wywaliło raz i drugi i trzeci i uznaliśmy, że to jakieś dziwne błądy. A to chodziło o to, że po prostu... Mam taki błąd w paczce, że w wodzie w niektórych miejscach spełnią się za wielkie ilości zwierząt wodnych. Więc zwróciłem na to uwagę, że te zwierzęta wodne niestety mają swoją tutaj oazę niespokoju, żeby nie mylić ze spokoju, bo to co innego, właśnie tu przy koridorze. A jak ja tam podpłynąłem do nich, widzicie, że już laguje, a jak ja do nich podpłynąłem tam, i chciałem je bić z mieczyka, to nie było takiej możliwości, żeby je było zbić z mieczyka, bo po prostu tak lagowało bardzo, że ja biłem, a tam się nic nie biło, więc pomyślałem, będę strzelać. No ale nie mogę, nie ma jak z łuku, no bez sensu z łuku. No to pomyślałem, ja sobie coś zrobię takiego, żeby sobie fajnego było do postrzelania. A co fajnego jest do postrzelania? Przeteleportujmy się już do domku z tych tutaj dżungli. Bo już w domu raczej będzie kontynuacja tego odcinka. A widzicie? Ja się teleportuję do domu, a tutaj nie łapię chęci takiej. Czyli po prostu te delfiny no są tak bardzo... O, dobra. Lagujące, że trzeba byłoby się ich pozbyć. I właśnie chciałem się ich pozbyć najpierw komendą. No to komendą zabiłem też siebie, a żadne delfiny nie zostały zabite wcale. O, tutaj jest brak ramy. To ja muszę ramę tutaj dać. Chyba. Może ten obraz też zmienimy stąd, coś innego będzie. Tą podłogę chciałbym zmienić na inną. Dlatego, że ta będzie na dole, a tutaj byłaby dobra ta albo taka po prostu, albo szara. Zobaczę. Może sobie zmienię podłogę w domu. Może sobie sufit bym położył wreszcie, zamiast... Co ja mam tutaj? O, jest... No właśnie, nie, dobrze jest, dobrze jest. O, śnieg. Heh, no bo mi creeper wybuchł. Kiedyś dawno temu. I śnieg jest, no dobra. Czyli tak, tu jest jedna, tu jest druga i tu chciałem mieć kable. Dobrze, to zrobiłem, żeby była właśnie jedna. Zawsze sobie tak budujcie domek, podpowiem wam. Nie od razu stawiacie, tylko zróbcie sobie jedną kratkę wolną, żeby ewentualnie jakieś kable, jakieś przebudowy, żeby miały miejsce. Tak wam polecam. Bardzo. I tutaj przebudowy widzicie mogą mieć miejsce. Ale raczej na razie nie będą miały miejsca, chociaż już się powoli do tego zabieram. Co na dole? Tego gana chciałbym wam pokazać. Gun. I to będzie to. Railgun. Czyli taki shotgun, taki trochę jakby, nie? No i do tego muszę mieć zrobiony cały pokój z Immersive Engineers. No na razie mamy tutaj to i tutaj to. Raczej to zejdzie na dół. Może nie teraz na odcinku, może ja to sobie zrobię po odcinku, ponieważ na razie to jest, a najważniejsze jest to, żeby strzelić w tym odcinku z tego railguna. No więc spróbujmy go sobie zrobić. Nic nie mam do niego, no wiadomo. wiadomo, że nic nie będzie. Jeszcze to sobie zrobimy kiedyś. To się łatwo, prosto robi. O, nawet to sobie mogę zrobić od razu. Tego sobie palniemy, co? Tego sobie palniemy. I... jestem w posiadaniu railguna. Ale żeby być w posiadaniu railguna, to jeszcze ja bym chciał mieć... te sharpnelly. A żeby to zrobić, to nie mam tego. A żeby to zrobić, to jest to prosta sprawa, więc wrzucamy to. Bierzemy sobie sharpnelle. Ale jednak ja bym chciał tak zrobić. O, raz, dwa, trzy, cztery. I teraz należy włożyć to tu, nacisnąć tak, wkładamy naboje. Tylko ile jest naboi na jeden ten? Ile jest naboi? 8. 8. A jak się amunicję zmienia? Albo się patrzy tam na nią? Chyba nie wiem. No ale dobra, mamy takiego już zrobionego i on będzie gdzieś na ścianie wisiał, na pewno w mojej tam zbrojowni. No ale już mamy takie. Ale ten jest fajniejszy, no nie? No ten jest lepszy. Wooden coś tam. Wooden... no ale może ja bym to zrobił jednak tu w craftingu. Wooden coś. No załóżmy wooden grip to jest. No dobra. Co to jest? Precision scope. Też chcę to mieć. Aha, no to mam. No prawda. To wiem, że jeszcze muszę mieć, chcieć. Aha, ale nie mam tego. O jest. O boż. O boż. Co to jest? LED block. Aha, blok ołowiu, spoko. To nie będzie takie ledy. To jest ołów, to jest to? Cyna. To jest ołów, tak jest. Czyli to jednak jest, zostało położone. I tego potrzebujemy raz, dwa, trzy. Na wszelki wypadek więcej będzie trzeba zrobić później pewnie. Ale nie wiem, czy to dobre to jest. O, dobra. Czyli dobre. Raz, dwa, trzy. Jak mamy trzy takie, to sobie możemy to zrobić jeszcze, a to jest fajne, bo szybciej strzela nasz późniejszy pistolecik. Dowiedziałem się tak. Tego wiecie? Tak się dowiedziałem. Tyle to railgun. I potrzebuję jeszcze dwa takie. Czyli jeszcze dwa takie. Muszę sobie zrobić. Raz, dwa, a w zasadzie to cztery chyba, tak? Czy dwa? Dwa? Może dwa. Może dwa, może dwa, może dwa. A tutaj też? Nie. A to jest co? O, nie mam tego. Ale to już można wyprodukować raz i dwa. No to dobra, jest. To są dodatki. To jest tak, to jest tu i tu. O, dobra. Teraz tak. To chcę. Mam jedno i drugie. Ty to nawet zrobię sobie railguna. Dosyć łatwo. Electrivire. Ale coś to... coś to takie to. Co to jest? Elektrium! Aha! No już się zaczęły schody. Zaczęły się schody delikatne, wiecie? Ale arc? Arc? Srebro i złoto daje nam elektrium. Srebro i złoto. Srebro i złoto. Dobra, zróbmy to, zrobimy. Czy nie? Może zrobimy, co? Złotego sztabka i srebrnego steel elektryczna. Steel elektryczna. To powiedział, co wiedział. Gdzie jest srebro moje? Aluminium. Srebro. Ebro. Dużo mam. Aha. To mamy. Jak to mamy, to teraz to srebro to musi zostać zmiażdżone. I się miażdżyło w tu? Chyba? Tu się miażdży? Tu się miażdży. Dobra, tu się miażdży. Pulwa, laur. Ale nie wiem, czy gdzieś jeszcze nie było, lepiej się miażdżało. Miażdżyło. Wo. Ale ten arc coś tam, nie mam tego. Nie mam arc coś tam chyba, tak? Co się nazywa? Alloy Smelter, wiedziałem. Inscriber, a to jest co? Kompresor. To jest ten inny taki. I jeszcze raz, żeby to wytworzyć, to muszę mieć Może tak. No nie, nie ma innej opcji. Induction smelter, a zobacz go. W induction smelter mogę zrobić to. Sztabka srebra i sztabka złota. Albo mogę mieć mieszankę elektryum. A to sztabki były. Zostaw mnie to. Nie, nie przerabiaj tego. Gdzie to było? W czym? Ja mówiłem przed chwilą. Czym to było? W induction smelter. Widzisz? To się robi tak. Złoto. I srebro. I daje to po prostu kawałek elektrium. Dobra. Także jak to daje elektrium, to se to wrzućmy tu, a to se też wrzućmy. I weźmy tego srebra jeszcze więcej tam. To się robi tu. Ładnie pokazane. 4, 5. O. Teraz porówno. Wyjmiemy. Co to są? Lak, flux, slot. Nie, chyba nie chcę tego. Boję się. No, nie chcemy tego. Informacje. Smelts metal and things that require high temperatures. Czyli możesz przepadać metale albo rzeczy, które wymagają bardzo wysokiej temperatury. O, zaś coś tam nam mówi, no. Coś tam nam mówi. Tyle wystarczy? Zobaczycie jego odgłos, jaki jest fajny. 4 razy 8. 8 razy 8, 64, wszystkie muszę mieć. 8 razy 8? O Boże, 8 razy 8, 64. No, zamyśliłem się i jakaś pomroczność ciągła, nagle ciemna. 64, no wiadomo. 8, 8. Jeszcze 2 razy. Raz i drugi, ale tam już miałem, to mogę iść. Tam już miałem, to mogę iść i tu się to stworzy teraz, drogi widzu. Czy jesteś tego świadom, co ja tutaj robię? Będziemy strzelać z shotguna. Pompka, pompeczka, pompunia. Kona, ulewka, nowunia, dobrze. Cium, wszystkie. I jeszcze tu. Pompka, pompeczka, pompunia. Co za disu. Po prostu. Pompka. Pompeczka. Pompunia. Się okazało, że wcale mi tego tyle nie było potrzebne. Źle sobie policzyłem. I robimy to. Bum. 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 Jak już robię coś, co wymaga zrobienia całego itemu, to lubię to robić ręcznie. Bam. Mam railguna. I teraz. Z railguna nie można strzelać. Tu można go naładować? No nie można jakby ładować railguna. Ale jakby można, bo nawet trzeba. Więc on ma na razie 0 na 8000. Tylko nie wiem, czy się w tym ładuje, czy nie w tym. Wiecie co, ja sobie dodam trochę więcej. Znowu ten odcinek za długi mi wyjdzie. Trochę więcej dodajmy, może jednak... Bo by się przydało mieć prądu. Do prądu, tutaj musiałem zmniejszyć, kurczę no, o było niżej o jedno piętro, no ale właśnie ta piwnica, nie? I musiałem sobie tak zrobić. A co jest na górze? O, lipa. I to taka duża lipa. O, taka, że już nawet właśnie tutaj też jest tak zrobione. Mhm. Dobrze. Nie, to nie. To będzie nisko. To teraz ładujemy to dalej siebie. Teraz już się szybciej ładuje, widzicie tam na dole? No ale ja bym chciał tego railguna sobie podładować, a nie to. Widzimy, ładuje się. Bardzo dobrze. Mamy 8000. I teraz tak. Jak chciałbym z niego strzelić, o, to patrzcie ten... O, słuchajcie odgłosu. Nie można jeszcze strzelać. Czemu nie można? Jak to było? Że to się robiło coś, że coś się dodawało i się strzelało, no. Ale czemu się nie strzela? Czemu się nie strzela? Moim shotgunem. Wiem, że ja potrzebuję mieć taki stolik, on chyba był. Prawda? Taki był stolik tam. I on się nazywał Immersive stolik ten. I by wartało go stworzyć, i by wartało. I by wartało. Tarararam tam. O nie. Ale czego nie ma? Półpłytek nie mam slabowych, naprawdę. Naprawdę wooden to. Pokaż się. Ja cię zrobię jedną. Może tak zrobię, bo tutaj płytki naprawdę z tego mogą powstać. I to w łatwym... Aha, tu mam inny. Teraz stół. Se walniemy. Stół by walnąć trzeba było na dole. Ale na dole go nie chcę walnąć teraz. Potem będę się tym zajmować, że stół będzie na dół. Na razie go damy tu, dobra? Tak się umówimy. Bo na dół trzeba by było latać góra-dół, góra-dół. Tego nie chcemy. Wkładamy railguna swojego tu. I wkładamy swojego scope'a tu. Oraz te... no... Robimy... Coś. A, to już jest umocowane. No mam scope'a i czemu nie mogę strzelać? Ponieważ potrzebuję, wiadomo, do strzałów steel roda, albo iron roda, albo aluminium roda. Więc my chcemy sobie zrobić steel roda. My chcemy zrobić coś... W ogóle jak ja z tym wyglądam? City ill. Ale nie tak chciałem to zrobić, tylko... Tak, tak. I dużo narzędzia. Dobra. Cały staczek. I teraz tak. Jak sobie to włożymy tu... I wyjmiemy to, to mój... To on tu leży. Ty, jak fajnie. No dobra. To mnie zdziwiło. To on strzela... tak. Do! Jakie fajne. Dobra, to tak to działa. To zbieramy te stile. Czyli wolno działa. Działa, ale wolno, prawda? A jakbyśmy chcieli zebrać sobie jeszcze jeden steel, to nie wiem gdzie on jest. Jakbyśmy chcieli teraz sobie przybliżyć, to możemy albo tak, wiadomo, ale też możemy przybliżać. Zaraz, tym, że scope'em. A to są jeszcze po prostu przyspieszacze takie. Żeby to się szybciej ładowało. Zobacz, pa. Dobra, a czym się zbliża? Czym jest zoom? Ło! Ło! I jeszcze mogę tak w ogóle. LOL! LOL! 10 lat. Ale coś niecelne. No i co? Skończył mnie się ten? Naprawdę? O was. O, do czego trzeba ładować? Niech będzie, tak bardzo go trzeba ładować. Ale fajny, fajny, mam zabawkę. Mam zabawkę. Także dobrze, mamy jedną zabawkę, mamy drugą zabawkę. Chciałem sobie zrobić, wiecie, po prostu już mieć jakąś jedną broń i drugą broń. Jakbym w Minecrafcie drugim, to mógłbym mieć jedną i drugą. Ale to, o, wygląda... Wygląda naprawdę fajnie. Akurat ta broń jest dobra. No ta też, ale ta jest jakaś taka trochę jak zabawka. A ta jest taka, no... Poważna. Zobacz co tutaj. Zobacz co tutaj po prostu się zrobiło. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że będziesz na następnym. Cześć, trzymaj się, do zobaczenia i pa pa.